Mięso nam się zrobiło i teraz biorę się za robienie sałatki. Zaraz wam pokażę, jak będzie wyglądać, co będę robiła w tej sałatce. No to tutaj mam dwa miksy sałat, mozzarellę, to mi zostało gdzieś tam w lodówce, więc chcę to wyczyścić. Pomidorki koktajlowe, papryka, zielony ogórek i czerwona cebula. Do tego jeszcze pójdzie słonecznik, tylko nie wiem, czy go będę prażyć, bo on jest mega smaczny, gdy jest na patelni taki podsmażony. Także zobaczę. Tutaj tego mięsa mamy więcej jak zwykle, no bo oczywiście będę to dzieliła do pojemniczków. Także lecimy z tym koksem. Mam zdecydowanie za małą miskę. A nie mam większej. Pytacie, dlaczego tyle sałaty, nie? Do tego wszystkiego. Gości mamy, więc robię od razu sałatkę też dla gości. Zaraz będę wstawiała kurczaka i dodatkowo do naszego obiadu też będzie, więc dwie pieczenie na jednym ogniu i to dosłownie, bo będzie pieczenie. Jak to się otwiera? Ja pitole. Aha, od góry jakoś? Muszę sobie zobaczyć na Mikołaja. Spij sobie. Zawsze będę podkreślała, że te kamery to jest cud. Cud sprawa. Nasz obiad wygląda tak, że my życzymy wam smacznego i idziemy jeść. Słuchajcie, wyjmuję pranie z suszarki i w sumie przypomniałam sobie, że to było to pranie z tą chusteczką, ale tylko sobie przypomniałam, bo w ogóle nie pachnie jakoś mocniej. Może jakoś delikatnie czuć tą chusteczkę, ale spodziewałam się czegoś więcej. Sama chusteczka też totalnie przestała pachnieć. Pranie nie pachnie, chusteczka nie pachnie. No słabo. Liczyłam na coś lepszego. Spróbuję z tym razem dać dwie albo trzy te chusteczki, bo jedna to jest zdecydowanie za mało. A jeżeli używacie jakichś konkretnych, to dajcie znać w komentarzu. Może jakieś felerne trafiłam. Zobaczę jeszcze te drugie, odpakuję. Może te drugie będą mocniejsze. Natomiast wyciągam i na chwilę usiądę, dupę położę na kanapie, bo Mikołaj śpi, pewnie jak tylko usiądę na kanapie, to się obudzi. Więc tyle poodpoczywane. Witamy się w dzień kolejny. Hello, hello. Ja właśnie zabieram się za obiad, ale zanim to parę słów wsparcia dla rodziców, ponieważ od wczoraj mieliśmy tak ciężki dzień z Mikim. Nic mu nie pasowało, miał takie huśtawki nastrojów. Prawdopodobnie był to jakiś tam skok rozwojowy, bo niby mieścimy się mniej więcej w tych granicach, wiadomo, że to jest takie ruchome. Było strasznie ciężko, bo widać było, że jest zmęczony, nie chce spać, płakał na rączki, potem się nagle zaczynał śmiać. Także mówię, że sinusoida emocji była niesamowita. Dzisiaj rano też było ciężko, natomiast udało się zasnąć gdzieś tak około 11, Mikołaj pospał godzinę, więc dzisiaj jest o wiele lepiej, ale łączę się w bólu z wszystkimi tymi, którzy mają dzisiaj taki dzień, bądź mieli go chwilę temu, bądź za chwilę będą mieli. Spokojnie, to przejdzie. W końcu dziecię zaśnie. Na szczęście spał nam ładnie przez całą noc, więc zdążyliśmy się zregenerować. Dzisiaj piękna pogoda, więc nastawienie do życia w ogóle o wiele lepsze. Mikołaj też już ma humor zdecydowanie na plus. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy, zabiorę się za założenie plakatu. Musimy podjechać w jedno miejsce, bo mamy załatwienie, i skoczyć do paczkomatu, no i może do sklepu. Tak, kochanie, mamy coś jeszcze w planach? Ja bym pojechała na jakiś spacer, bo dzisiaj jest ładnie i bezwiecznie. Jeżeli zdążymy. Zobaczymy. Tymczasem muszę odpalić apkę i zrobić coś do jedzenia, bo jesteśmy tacy głodni. A wykorzystując tą godzinę, czy tam półtorej, jak Miki spał, to chcieliśmy zrobić wszystko, co się dało. Więc jesteśmy wykończeni, tylko jeszcze tak naładowani, no nie? No ale pokażę wam tego małego łobuza. Tata jeszcze w piżamie, bo tata normalnie nie ściąga piżamy. Co tam, jak Mikołaj nie ściąga piżamy, to i tata nie ściąga piżamy. Mikołaj nie jest w piżamie.
O rany. Jak tam, Misiul? Lepiej. Zdecydowanie lepiej, co? Ty się lepiej, no nie? Światełko się świeci w kamerze i to jest najważniejsze. Ale ci ta ręka się ten... Nie drap tego tylko. Noga się przypaliłaś. Jak mam drapać, jak nie wygnę tak palca? Chyba, że drugą ręką. O, to jest pomysł. A myśmy dzisiaj nagrywali filmy, które będą mega przydatne przy zakupach dla niemowlaka. Takie porównanie najpopularniejszych rzeczy, więc za niedługo będą na kanale. Gdy już będą, to tutaj Wam je podlinkuję, więc będziecie mogli sobie przeskoczyć na porównanie koszy na pieluchy oraz bujaczków. Co do bujaczków, ja wszystko wiem. Nie musicie pisać, że to jest... Nie. Ja wszystko wiem, ale jednak wiele osób i tak to kupuje, więc żebyście wiedzieli, co kupujecie i jak to działa. Co jemy? Ta chirioza. Jaka chirioza? No to ta kiełbasa. Chirioza. Ja teraz nie wiem, jak ona się nazywa. Chirioza. Nie chirioza. Kurde. Teraz będę nazywała tą kiełbasę chirioza. Jak ona się... Chorizo! Chorizo! Chirioza! Dzisiaj z pizza z kiełbasą chirioza! 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 Co mamy do wyboru? Kremową wieprzowinę z grzybami. Mamy wieprzowinę rozmrożoną? Nie. Wszystko będę rozmrażała, nic nie mam rozmrożonego, bo po prostu... No przechulałam. Co będę dużo mówić? Przechulałam w końcu. Koniec tej opowieści. Do wyboru mamy stroganoff z wołowiną, tost pizzowy, krewetki smażone. No tost. Dobra, tost przynajmniej będzie szybki. No to robię tosty. Tost pizzowy. Dobrze. Najlepsze, że tutaj mamy chlebek o niskiej zawartości węglowodanów. Krzyś zrobił taki chlebek, więc go mamy, więc sobie zrobię na tym chlebku. Zrobił chleb. Mega ładna pogoda dzisiaj jest, więc mam nadzieję, że ją wykorzystamy i że uda nam się wszystko załatwić to, co zakładamy. Sos pomidorowy, włoskie przyprawy, to sobie, nie ma włoskich przypraw, ale to bazylia, oregano tam sadzę, nie? Papsa! Proszę bardzo. Papsa! Pizzowe kanapki. Wygląda bardzo... Tłucząco. Zabieram się za pakowanie robota. Dostaliśmy go do testów z firmy Midea. Potestowaliśmy, film jest na kanale Enjoyment. Jeśli ktoś by chciał zobaczyć, to serdecznie zapraszam, bo tam już jest wszystko o nim. Teraz zabieram się za pakowanie go z powrotem do producenta. Musimy go tutaj poczyścić z tych wszystkich włosów, ality i tak dalej, żeby go spakować i odesłać. Krzyś czyści robota, a ja powiem o kolejnej wtopie, którą zaliczyłam. Pamiętacie bransoletki, które dostał Krzyś na Mikołaja? Po długich bojach w końcu siedliśmy, zamówiliśmy prawidłowy rozmiar. Wzięliśmy to wszystko tam ze strony, bo jest tam podana jaka szerokość nadgarstka. I słuchajcie, dotarły wczoraj, Krzyś je założył i po prostu mógłby sobie je nosić na kostce. Na stopie, bo są tak wielkie. I znowu muszę oddzwaniać, znaczy tym razem będę oddzwaniała i zwracała, bo tamte zostały, bo przechulałam, bo wiecie, zamówiłam je wcześniej. One dotarły na Mikołaja i tak dalej. Jakoś się nie złożyło, ale te już muszę zwrócić, tym bardziej, że bransoletki kosztują tam 109 zł chyba. No nie, już mam jedne, które są za małe, drugie, które są za duże, więc ja do 3 razy sztuka, jak to mówią. Mam nadzieję, że się uda. Z tym, że po prostu nie mogę żadnego maila znaleźć od tej firmy, żeby to, wiecie, ogarnąć. Także trzymajcie kciuki, że może tym razem. Ale po prostu tak to jest, jak się ma za dużo rozmiarów, to potem nic nie idzie kupić, no nie? Krzyś tu ogarnia wszystko. To pakujemy, a ja Wam pokażę coś, bo już kilka razy Wam o tym mówiłam na Instagramie. Chodzi mianowicie o czyszczenie płyty. I słuchajcie, no tutaj jeszcze są jakieś zacieki, natomiast zobaczcie, jak wygląda płyta. Mega fajnie i najlepszym specyfikiem do czyszczenia płyty, jaki miałam dotychczas i nie trafiłam lepszego. To można kupić w Mrówce, widziałam to w Auchanie. Super, zostawić na chwilę, wszystko schodzi z płyty i nie zostają smugi jakieś większe. Ja to tak robiłam po macoszemu trochę, wybaczcie, ale... O, teraz będzie widać.
Płyta wygląda całkiem zacnie, a była dowalona mega, bo wczoraj robiłam gulasz, który tutaj summa summarum jest. Wystygnął, teraz go będę jeszcze raz zagotowywała, zjemy sobie i popakuję go w słoiki, dam do zamrażarki. Trochę zżynam od mamy Krzysia, bo ona jak robi czegoś więcej, to właśnie mrozi do zamrażarki. I ja wyszłam z tego samego założenia, wolę zrobić więcej, dać do zamrażarki, gdy nie mam nic na obiad albo nie mam czasu gotować. To po prostu wyjmuję z zamrażarki i jest gotowe. I w zamrażarce już mam też bulion, rosół, bo czasami do różnych rzeczy ten bulion jest potrzebny. Wiadomo, że nikt nie będzie gotować, żeby dodać na przykład pół litra bulionu do gulaszu, to nikt nie będzie rosołu gotował przez 2 godziny wcześniej. Tylko po prostu sobie wyjmuję i mam już gotowy, mogę sobie go gdzieś tam dorzucić. A wlewam po na przykład, nie wiem, jeden słoik mi zostaje po niedzielnym obiedzie, no to od razu zalewam, zakręcam, wystudzę i wkładam do zamrażarki. Poprzednio trzymałam je w lodówce, wiecie, jak mi się słoik jakby zaciągnął, ale w zamrażarce zdecydowanie dłużej możemy to trzymać. To ty piskłeś, czy Mikołaj? Mikołaj śpi. O, to dobrze, Mikołaj śpi. Mikołaj śpi. Mamy lepiej, chociaż dzisiaj też strasznie długo zajęło usypianie, bo słuchajcie, Mikołaj... Jest dużo lepszy. Jest dużo lepszy. Niż był, bo ten jeden dzień, który mieliśmy, taki tragiczny wręcz, no to był najgorszy dzień od jego urodzenia, tak żeśmy stwierdzili. A jeszcze byliśmy w stanie zrobić trening wieczorem. W ogóle wczoraj zrobiliśmy trening na tych matach, które wam pokazywaliśmy. Cały czas jest ten sam temat i cały czas na tym bazujemy. W ogóle tak się uśmialiśmy, że ja sobie musiałam na podłodze usiąść. Krzyś prawie się posikał. I po prostu siedzieliśmy i laliśmy. To jest tak zarąbisty sposób spędzania czasu. Raz, że ćwiczycie, poruszacie się. Jak ktoś szczególnie ma pracę siedzącą i tak dalej, to nawet Krzyś chętnie podchodzi do tego treningu, sam wyciąga maty wieczorem i ćwiczymy no późno, bo Mikołaj chodzi spać o 9:30, wczoraj zasnął. No i zanim to wszystko rozłożymy, ogarnę też salon, bo nie lubię jak tu jest wszystko wszędzie, to gdzieś tak robi się nam godzina 10, w pół do 11 i zaczynamy trening przez godzinę. I powiem wam, że nikt z nas nie jest z tego tytułu jakoś smutny, że musi cokolwiek robić, bo każdy z nas jeszcze czeka na ten wieczór, żeby się po prostu dobrze bawić. Więc to jest naprawdę hit. Ja wam dodaję tutaj linka do filmu, gdzie pokazywaliśmy mniej więcej jak to wygląda. Natomiast wczoraj było zdecydowanie bardziej hardkorowo. Krzyś znalazł jakąś melodię z ulubioną Krzysia, kurde, taką zamczyskową, wiecie o co chodzi. Na dworze to się tańczyło, ale daje taki wycisk, że naprawdę sztos. Dobra, a powiem wam, co to mam na sobie, bo pewnie będą pytania. To jest komplet taki swetrowy z Sinseya. Założyłam go dopiero pierwszy raz, więc zobaczymy, jak będzie po praniu. Jest tak ładny. To jest taki, tutaj zobaczycie, spodnie i do tego bluzka na górę. Wygląda przepięknie, mega przyjemny. Mam nadzieję, że się nie zmychacie jak ten dres czerwony, który też mi się tak ultra podobał. Także trzymajcie kciuki, dam wam znać w kolejnym vlogu, jak pewnie dzisiaj wrzucę do pralki, bo Mikołaj go pokona. A, jeszcze, widzę, tak sobie chodzę i sobie gadam, i mój miś już sprząta, bo mam plan, żeby jechać do IKEA. Bo sobie wymyśliłam, że nasz wiatrołap potrzebuje tuningu. Tego nie słyszałem. Tego nie słyszałeś? Jakbyście widzieli jego przerażenie. Słyszałem tylko, że mam jechać do IKEA, bo chciałaś tam jakieś pierdółki. No, większe i mniejsze. Pierdółki to tak, bo chodzi mi o organizację szuflad, o których mówiłam w tamtym roku już, więc stwierdziłam, że to jest dobry czas, aby wam to wszystko pokazać. Tylko chcę jeszcze, tak samo jak mam resztę szuflad, ogarnąć szufladę, że tak powiem, Mikołaja, gdzie tam są mleczka, smoczki i inne takie rzeczy. Muszę sprawdzić na stronie IKEA, to sobie zaraz zrobimy, czy jest odpowiedniej wielkości taki organizer, które są świetne summa summarum, więc sobie zobaczę. Ale wracając do wiatrołapu, nasz wiatrołap wygląda strasznie, pokażę wam jak to wygląda. Strasznie. Strasznie. Słuchajcie, patrzcie jaki to jest heavy metal, nie? Tu mamy koszyki ze wszystkim, wszystko jest jakby na górze. To jest szlafrok mój, bo jak wychodzę z psiuszami, to jest najlepszy. Czekajcie, zaświeci mi się światło, zaświeciło się. Tutaj wszystkie buty mamy na górze i to robi taki bałagan, że szok. I stwierdziłam, że fajnie byłoby mieć tutaj zabudowę, żeby wszystko po prostu pochować i żeby nic nie było widoczne,
Szczególnie teraz, bo mamy dość sporo tego tutaj wszystkiego i jeszcze czasami leży tutaj pod nogami wózek, więc w ogóle tutaj już totalnie nie ma miejsca, a tak bym sobie to wszystko zamknęła, te rzeczy byłyby na wieszakach. Ja wiem, że może na wieszakach, bo to trzeba było otwierać i chować, ale powiem wam, że jak się wchodzi, to normalnie jest taki bajzel. Tam sobie chciałam szuflady ogarnąć i tak dalej. I może jak Mikołaj pozwoli, pojedziemy do IKEA, to popatrzymy, jak to wygląda z paksami, tylko ja chciałam go zabudować do samego sufitu. Zobaczymy, czy się uda. Dajcie znać, czy macie na przykład paksy i czy udało wam się je zrobić w taki sposób, aby ta zabudowa była do samego sufitu. Możecie podać pomysł, jak wy to zrobiliście, bo ja widziałam na Pinterestie, czy gdzieś tam, że takie rzeczy robią właśnie z tych paksów. Tylko nie mam pojęcia, skąd oni mają taki krótki front, bo te fronty są bardzo wysokie. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że się uda, bo zamysł ma piękny. Chciałam takie beżowe fronty, już widziałam, tylko nie wiem, jakie korpusy, czy białe, czy drewniane, czy w ogóle ciemne, ale to się jeszcze okaże, zobaczymy. Krzyś już prawie skończył przy moim gadaniu. Pakowanie. Tak, dotrze kurier, więc sobie wszystko zabierze i będziemy mieć jedno pudło mniej. To jest w ogóle robot wibrujący. On wibrzy podczas mycia, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda w praktyce, to wam wszystko pokazujemy na filmie, tak jak Krzyś mówił. Dobra, to grzejemy nie bigos, tylko gulasz. Wiecie, kiedy jest starość? Tak słyszałam? Gdy ma się ulubiony palnik. Macie ulubiony palnik? Bo ja mam. Ten lewy górny róg. To jest mój ulubiony palnik. Jest daleko, nic nie zrzucę. Nic nie zaleje. A ty, kochanie, masz ulubiony palnik? Jeszcze nie. A, mój mąż się broni. Mój mąż randomowe palniki wybiera. Ja sobie przygotowałam słoiki. Patrzcie, jakie ładne beczułki, słoiki, beczułki. Teraz będę przekładała ten. Dwa słoiki zostaną, a resztę sobie zjemy dzisiaj, jutro. Najgorzej to jest to przełożyć. Zupę to przelewam, ale... dobre. Słuchajcie, ja zabieram się za karmienie Mikołaja. Stwierdził, że o 9:30 będzie obiad. I dzisiaj serwujemy... To jest cielęcinka z marchewką i dynią. Powiem wam, że on takie zupki jarzynowe uwielbia. Jeszcze jak do tego jest mecho, to już w ogóle. Mikołaj generalnie ma też własną łyżeczkę, którą mama pilnuje, żeby nie włożył zbyt głęboko. Ale wie, do czego ona służy i musi mieć swoją łyżeczkę, bo inaczej się denerwuje. Że to jest cały ekwipunek wszystkiego, woda, wszystko, wszystko tu jest. I teraz jemy. Am? Ale moją łyżeczką. Am? Mamy łyżeczką. Wyciąg łyżeczkę. Dobrze. Pięknie. No, super. Jeszcze raz. Bardzo ładnie.